Witam, z tej strony Shaggy, oczywiście to jest kanał Ciemna Strona Giercowania i nieśmiertelny World of Warcraft, który zawsze górował na moim kanale, ale ostatnio go zaniedbałem, a to dlatego, że miałem malutką przerwę w grze. Nastąpiło takie znudzenie materiału, jak to się mówi. Czasami mam takie etapy, w Warcraftie zdarzało mi się to wielokrotnie, że po prostu nie chciało mi się na razie w niego grać, znaczy chciało się, ale nie miałem nic takiego większego do roboty. Nie miałem czasu na rajdowanie i tak jakoś taka mała nuda mnie dopadła, ale tęskniłem i wytęskniłem. Mam opłacone teraz 2 miesiące kolejne, także tych przygód czeka mi sporo, myślę, że tutaj fajnych rzeczy trochę porobię. A postać, którą teraz widzicie, to jest Haborym, którego mogliście kiedyś znać, jeżeli oglądaliście filmy moje, gdy grałem w Kataklizmie. To on był goblinem. Obecnie jest pandarenem. A to dlatego, że przeszedł wiele operacji plastycznych, zaczął jeść sterydy, wyrosł mu ten cały zarost i po prostu stał się pandą. Pandą szamanem. Tam goblin też był szamanem i teraz Haborym jest pandarenem. No, szamanem. Także tym szamanem teraz będę grał jako swoją główną postacią. Łowca jakoś po prostu nie przypadnie do gustu, chociaż grałem nim tyle lat. I postawiłem na szamana. W Kataklizmie szamanem i w Witch Kingu się bawiłem doskonale, także postawiłem na szamana, podbiłem go do 10 poziomu. Na razie ten sprzęt, na który sobie mam, to jest sprzęt tylko wyfarmowany z chodzenia na Battlegroundy, czyli za honor. Ale zaczynam zbierać też sprzęt powoli PvE i jakieś tam rajdy, może najpierw z tego Looking for Ride wam pokażę. A jestem w miejscu, które się nazywa Stormstone Brewery. Zawsze nie mogę tego wymówić, przepraszam. Czyli Brewery Chena Stormstone'a. Dobrze chyba to powiedziałem. Nie śmiejcie się, ale czasami te nazwy są takie wykręcone. I jest to miejsce, instancja związana właśnie z taką gorzelnią, gdzie produkuje się mnóstwo browarów. I też z tym związana jest mała historia, o której zaraz opowiem. Tą instancję już pokazywałem na moim kanale, gdy dostałem się do beta testów Gieł Pandarii. No i znowu na nią trafiłem, sobie wskoczyłem dzisiaj i mówię, zagram sobie jakąś instancję heroiczną. I akurat szczęście chciało, że szczęście w nieszczęściu, że rzuciło mnie na tą. Myślę, kurczę, no znowu ta, ale dobrze, nic złego, przypomnijmy sobie ją, bo jest naprawdę ciekawa i te walki z bossami przede wszystkim tutaj są dość takie specyficzne i wesołe. Troszeczkę odbiegają od niektórych walk w innych instancjach, a wszystko w tej instancji, jak tak mówiłem, kręci się wokół tego browara, także tutaj kupa pijanych pant, beczki z browarami się toczą, także tego piwka sobie można tutaj wypić dla miłośników. Są nawet takie miejsca, gdzie tam można się upić. I zresztą część bossów walczy w ten sposób, że rzuca na nas jakieś tam chluszcze w nas z tymi browarami na wszelkie sposoby. Oto pierwszy z przeciwników. Jakiś wielki małpiszon, który tutaj ma kupę zniewolonych małpek pod swoją banderą. I musimy go pokonać. Tutaj jest taka fajna, ciekawa taktyka, że można na te beczki wskakiwać, ale to zabawa w tej chwili już nie dla mnie. Jak wcześniej grałem, to się coś takiego bawiłem. Po prostu pójdę na czysty DPS i go zDPS-uję. Chociaż te beczki też bardzo dużo obrażeń zadają, jak się nimi na tego małpiszona uderzy oczywiście. No, szaman jest bardzo przyjemną postacią. Cieszę się, że do niego wróciłem. Bardzo mi się podoba. Klasa dystansowa. Nie dość, że potrafi leczyć, czyli może być też lekarzem. Jest też bardzo dobrym DPS-em, a nawet i potrafi walczyć na zwarcie. Czyli jest też drzewko rozwoju, jak wiecie. W mili tak zwanym, czyli walka wręcz. Oczywiście nic dla mnie. Może coś mi się tutaj uda zdobyć. W takim celu też zaczynam chodzić na te instancje, żeby sobie ten gear poprawić. A tutaj radośnie małpki się cieszą ze zwycięstwa. No my też tutaj zrobimy. Potańczymy z nimi sobie. O proszę. Całkiem przyjemnie wygląda. Co do historii tego miejsca, to jest ona związana z bohaterem
właścicielem tych całych browarów, a jest to właśnie Chen Stormstout. Stormstout, chyba dobrze powiadam. Także jest to taki gruby miś panda, który waży tutaj browarki, piwka dla swoich współbrateńców i wszystkich mieszkańców krainy. I wieki temu tam legenda głosi, że on przybył do Doliny Czterech Wiatrów i udał się do swojego piwowaru właśnie, którego chyba na czas jakiś właśnie przekazał komuś z rodziny. Jednakże zobaczył, że tu straszny burdel powstał. Ci krewni jego, szczególnie wujek jakiś Gao, spowodował inwazję Wirmenów i Hozanów. To są właśnie te stwory, które spotykamy po drodze. No i szerzą oni zniszczenie rodzimego interesu, także browary są okupowane przez takie właśnie chomiczko, szczurki i inne dziwne stworzenia. No i naszym zadaniem tutaj jest mu pomóc te browary odzyskać, aby mógł dalej parzyć swoje piwko ku radości wszystkich mieszkańców. No i samego siebie oczywiście. Tutaj też jest taktyka, ale ja już widzę, że tutaj gracze też mają dość dobry sprzęt i ja na początku może tu były jakieś trudności, ale ten sprzęt PvP tak dość dobrze daje mi tutaj wytrzymałość, nie tylko życiową, ale i ten DPS. Także nie ma co tutaj nawet uciekać od tego podmuchu, wyziewu tego myszoskoczka i można zająć się czystym DPS-em, ale na początku, jak pamiętam, tutaj byłem pierwszy raz, jeszcze były takie słabe się miały itemy niebiesko-zielone, to trzeba było tego unikać, bić te małe chomiczki tutaj ile wlezie, ale tutaj też bez wysiłku tutaj zajmę się DPS-owaniem. One takie młoteczki noszą, jak widzicie, te młoteczki można przyjmować i też je bić, też jest taka ciekawa taktyka. No te instancje teraz nie robią jakiegoś większego też kłopotu, nawet w wersji heroicznej, a szkoda, bo kiedyś w kataklizmie pamiętam, że potrafiły, nawet jak się miało dobre itemki, narobić kłopotu dla grupy. No nie ma już takiego poziomu trudności. Spróbuję sprawdzić jeszcze te scenariusze w wersji heroicznej. Jeszcze nie byłem, mam za słaby item level. Skoczę, zobaczymy jak to będzie. Marzy mi się, ale to raczej nie będzie chyba możliwe do wykonania, bo tutaj są jeszcze taki rodzaj wykonywania instancji, taki challenge czy coś w tym stylu, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, jest taki koleś, za to się zdobywa nagrody. A tutaj wypadł chyba lepszy dla mnie, tak, lepszy dla mnie płaszczyk weźmiemy, ale tam jest podobno strasznie trudno, ale też trzeba mieć dobry, wysoki poziom przedmiotów, ja jeszcze tego nie mam. Może jakimś cudem kiedyś mi się uda tam pójść. Na razie ogarniam. Miałem tą małą przerwę i naprawdę wchodzę i już jest ten nowy patch. Nawet jeszcze nie robiłem tej serii zadań, które tam są powiązane z tą bitwą. Przyjrzę się temu. Nawet dokładnie nie wiem, gdzie to muszę poczytać. Się rozpoczyna. Oglądałem tylko jakieś krótkie filmy z tego, także się tam przyjrzę. No i powoli się wdrażam. Tak naprawdę człowiek, jeżeli zrobi sobie małą przerwę, to w takiej grze MMO, gdzie co chwila są jakieś zmiany, wchodząc nawet po tym miesiącu, półtora, to troszeczkę się gubi, nie odnajduje. I wymaga to na nowo takiego wstrzelenia się. I to są właśnie takie moje początki. A dodatkowo ten film jest takim testem, bo dalej walczę z ustawieniami tej Avermedii mojej do nagrywania. Bo są kłopoty pewne już przy obróbce filmu, tak jak wspominałem w którymś z filmów w opisie. I mam nadzieję, że ten film już wyjdzie mi idealnie. No i to jest takie miejsce, gdzie jeżeli wpadniemy w te strumyki, widzicie, przy beczkach, to możemy się nieźle uchlać i obraz się rozmazuje. I idziemy zygzaczkiem. A na drugi dzień mamy kaca, oczywiście nasza postać. Z tym kacem to oczywiście żartuję, ale tutaj ktoś właśnie napisał, że jest pijany, że jak się wejdzie, to ten obraz się tak rozmywa i gorzej widzimy w grze przez pewien czas. Więc zbliżamy się do głównego bossa, który tutaj jest sprawcą całego tego zamieszania, całego zła.
No i zaraz toczymy z nim walkę. Walka jest dość długa i ciekawa. Tam jest kilka rodzajów, z tego co pamiętam. Nie wiem czy kilka, ale z dwa rodzaje taktyk, bo tam się różne rzeczy zdarzają. Nie wiem, w wersji heroicznej już nie pamiętam. Czy też, czy to w wersji normalnej jest inaczej, czy w wersji heroicznej, ale jeżeli ktoś wie, to niech mnie poprawi. A pamiętam, że są dwie taktyki, że po ziemi lecą takie strumienie i trzeba skakać, a druga wersja to takie bąbelki się pojawiają i też trzeba w nim skakiwać i wynosić się. Zobaczymy, która wersja nas spotka. I w tej właśnie zaszalejemy. No i tak, jesteśmy tutaj, pomożemy tutaj naszemu towarzyszowi, który tu się pojawił w tym pomieszczeniu, oczyścić z tego całego zła, które tutaj się wylęgło. Uwielbiam Chain Lightning, ten czar, gdzie można parę celów naraz razić. I teraz właśnie chyba za długo stałem w miejscu i zostałem uśpiony. Słońce mi daje, będę troszeczkę jasny na kamerze, po oczach, akurat w okno. No ale jest popołudnie, południe praktycznie, także to słonko tutaj się pojawia. No i dajemy dalej. I znowu, za długo. Muszę się chyba poruszać jednak w tym miejscu. Bo to mnie usypia chyba, jak za długo stoję. Już nie pamiętam kompletnie. Kurczę, czek ma amnezję po takiej przerwie. Jak powiedziałem, ten film będzie też filmem testowym. Zobaczę, jak mi się to ładnie wyrenderuje, czy nie będzie jakiś dziwnych z dźwiękiem problemów i z obrazem, bo takie się czasami pojawiają. A tutaj mamy o wielkiej ilości te stwory. A tu jest taka śmieszna taktyka, mam nadzieję, że wszyscy ją zastosują, bo można się schować za... Znowu słońce mi daje po oczach, mogą zasłonić żaluzje bardziej. Tutaj można się schować za ten słupek i oni wtedy wszyscy przyjdą. Wystarczy tutaj użyć jakiś umiejętności AOE, czyli obszarowych, i wtedy swobodnie sobie z tą całą gromadką tych stworków poradzimy. Nagram też z innych instancji, oczywiście nie wiem czy ze wszystkich tych dostępnych, bo pewnie już się wielokrotnie widzieliście na różnych kanałach. Ale może zdzierżycie moje marudzenie też i po raz kolejny w miejscu, które pewnie już znacie. A dla tych, co nie grają w Warcrafta lub nie grali dość dawno i tej instancji nie widzieli, może akurat filmik się spodoba. Są już zapowiedzi oczywiście kolejnego patcha. Będziemy o numerze 5.4. Wczoraj bodajże oglądałem film na kanale Nexosa, tam bardzo mi się spodobał ten model orka i tak jak on przewidywał, że być może to będzie wygląd rasy orków ogólnie. No byłoby to ciekawe, bo te modele, tak jak już wspominałem też w którymś tam z filmów, odstają od tych nowych modeli, te stare modele odstają od tych nowych modeli. Przydałoby mi się taki mały lifting w ilości oczywiście detali, tekstur. Na pewno dałoby to pewien powrót w świeżości w całym silniku gry i wyglądzie. Paskudne słońce, no ale to już nie będę wstawał, bo bossa bijemy, żeby zasłonić żaluzję. Mogłem to wcześniej zrobić, ale oczywiście mądry Polak po szkodzie. Będę po prostu miał strasznie rozjaśnioną twarz. Dobrze, że mi tak mocno po oczach nie daje, tylko tak z góry idzie. No i jak tych pokonamy, to już chyba będziemy mieli tego finałowego. Finałową wersję bossa. Tutaj on się nam pokazywał w jakichś różnych postaciach.
Tu jeden z naszych zawodników poległ, wojownik. Całe szczęście, że nie tank i nie healer. Tak, to już jest ten cały sprawca tego całego zamieszania, więc musimy się nim zająć porządnie. Mnie poprosili, żebym może dla i lecimy. Zastanawiam się, kiedy nastąpi denominacja obrażeń, bo zauważcie, że te sumy już są ogromne. Obrażeń, które się zadaje, 100 tysięcy i więcej. Wiem, że niektóre klasy zadają mi więcej. Ja też pewnie, jeżeli ten sprzęt dozbieram, bo przecież kiedyś te liczby się skończą. No bo wyobraźcie sobie, że w kolejnym dodatku, czy w kolejnym jeszcze następnym, gdy będzie wszystko to wzrastać, to będziemy mieli już, nie wiem, milion obrażeń. Myślę, że z czasem te zera utną w jakiś sposób, czyli to będzie pewnie ciężka operacja i wszystko się wróci znowu do tysięcy, tak jak kiedyś było. No nie udało mi się podskoczyć kiedyś, jak było za dawnych czasów, gdzie tam się zadawało obrażenia po tysiąc, po parę tysięcy tylko maksymalnie, a nie po paranaście i więcej. Także ta denominacja obrażeń na pewno w którymś tam dodatku nastąpi. Jestem ciekaw, czy teraz na BlizzConie, który będzie, co zapowie Blizzard. Czy może coś wspomnisz o nowym dodatku? Zobaczymy. Ludzie odchodzą od Warcrafta, to już na pewno wiecie, czytaliście. No ale co spowodowane tym, że jednak gra ma troszeczkę lat i część ludzi, to jest tak zwane zmęczenie materiału, czyli odchodzą, przychodzą, ale i tak ta ilość jest tak duża, że żadna gra nawet nie zbliżyła się do połowy tego, co na World of Warcraft. On jest takim skansenem gier z abonamentem, bo żadna inna gra się nie utrzymała, nie utrzymuje z abonamentu, tak jak utrzymuje się właśnie World of Warcraft. Wszystkie gry przechodzą na free to play po pewnym czasie. Jest to też wygodny model. No, Warcraftowi na razie to nie grozi. No i dobra, dokończamy go. Jak widzę, już nic dla mnie. To nic, trudno, pochodzę na inne instancje, może coś się trafi takiego, co wzmocni moją postać. No i dobrze, tak to wygląda. W tej chwili nam już ten nasz towarzysz tutaj dziękuję, że się udało tutaj oczyścić. Też się cieszymy z tego powodu. Ja się z wami będę żegnał i do zobaczenia w kolejnym filmie z Warcrafta, oczywiście z innych gier. Cześć, tymczasem Baron Lasek. Hej. I have made a name for myself at last. I have... I'm different. I'm different. I'm different.